Błękitna Laguna to dla wielu mieszkańców Siechnic miejsce letniej rekreacji. Choć sezon już zakończony, to burmistrz Siechnic Milan Uszak złożył projekt uchwały, na mocy której Rada Miejska w Siechnicach przeprowadziła konsultacje społeczne na temat tego, jak kąpielisko będzie wyglądało w przyszłym sezonie. W uchwale pojawiły się trzy pytania dotyczące działalności Błękitnej Laguny. Konsultacje trwały od 2 września do 2 października. Gmina starała się jak najbardziej dotrzeć do mieszkańców, bo ogłoszenia o tym nie ukazały się tylko w internecie, czy na stronie naszej internetowej, czy na profilu facebookowym, ale też próbowaliśmy dotrzeć takimi tradycyjnymi kanałami, poprzez akcję plakatową na całym terenie gminy, jak i przez płatne ogłoszenia w lokalnej prasie. W konsultacjach wzięło udział 69 mieszkańców. Jeżeli chodzi o wyniki konsultacji, mieszkańcy zdecydowanej większości opowiedzieli się za tym, aby sezon na Błękitnej Lagunie, jeżeli chodzi o działalność gastronomii, został przedłużony. Jednocześnie wyrazili też chęć, aby w zamkniętej strefie gastronomicznej była możliwość sprzedaży napoi alkoholowych, czyli niskoprocentowych, czyli coś, czego nie było do tej pory. Trzecie pytanie w uchwale dotyczyło odpłatnego korzystania z kąpieliska dla mieszkańców spoza gminy. Tutaj 65% ankietowanych opowiedziało się za. Jeśli chodzi o ten warunek, władze gminy będą szukały dobrego rozwiązania, które mogłoby to zapewnić. Musimy teraz zastanowić się, czy jesteśmy w stanie już wdrożyć to od przyszłego sezonu. Właśnie jak to zrobić technicznie, ponieważ teren kąpieliska i całego zbiornika nie jest ogrodzony. W ankiecie mieszkańcy często wspominali o potrzebie wymiany starego piasku na nowy. Ten już w przyszłym sezonie pojawi się na terenie kąpieliska. To mogę już potwierdzić, że będzie ujęte w planie finansowym Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej na przyszły rok i na pewno nowy piasek na plażę zostanie dosypany. W pytaniu otwartym pojawiały się jeszcze prośby o budowę natrysku, a także o poszerzenie całej plaży. Dla Wiadomości Siechnickich Zuzanna Kuczyńska.